Ho, ho, ho! Życzę wam wszystkim tutaj zgromadzonych, życzę wam wszystkim tutaj zgromadzonym wesołych świąt. Dużo zdrowia, szczęścia i energii na Sylwestra. A przynajmniej tak planowałem rozpocząć odcinek, mniej więcej, obecnie nagrywany, gdyby go kurde kręcił parę dni temu. Bo teraz z kolei mamy co mamy. Czyli już dzień po świętach. No i proszę bardzo, a jednak znowu się widzimy dopiero pod koniec miesiąca. Z powodów tam różnych. No, głównie mojego ostatecznego uporywania się z obecnie przesiadującym mnie stresem pourazowym, który już został w tym momencie właściwie pokonany. I jedyne co mi pozostaje to dokończyć zmagania. Niedokończone zmagania te miłowymi osobistymi przyjemnościami mi grania na konsoli, które chciałbym wreszcie ten unieważnić, ale no właśnie, no to jest niesamowite, jak bardzo dowalić człowieka potrafią niektóre rzeczy w internecie, zniechęcając go do bardzo fajnych rzeczy. Pewnie wy też tak mogliście mieć kiedyś w swoim życiu mniej więcej. Nie odpalajmy tych kredytów najlepiej. Dopiero po zamknięciu serii. W każdym razie, że coś w internecie napotkaliście się nieprzyzwoitego, co mogło was jakoś uderzyć, albo zniesmaczyć was do czegoś i potem musieliście to rozchodzić. No ja tak właśnie miałem. No najpierw. No, i było to w sumie déjà vu, tak jakby bez sytuacji z początku zeszłego roku. Ale tamto było szybciutko i szybko. Tutaj natomiast niespecjalnie. Przepraszam, gardło mnie boli. Z jakiegoś powodu. Niespecjalnie, no zajęło mi to bite parę miesięcy. Które, kurde, były istną epopeją o walce z samym sobą. Bo w której, no... Homer byłby, kurde, z której, kurde, jakiś tam poeta Homer byłby dumny. Grecki filozof Homer byłby dumny, naprawdę. No, tyle kurde czasu użerania się. Mogłem to kurde zakończyć już dużo, dużo wcześniej, ale no przeciągało się to aż do dnia dzisiejszego, kiedy wreszcie udało się to faktycznie pokonać. No i teraz mam nadzieję, no i teraz mam nadzieję, właściwie nie mam nadziei. No i mam, no i właściwie to nie mam nadziei. I teraz myślę, że będzie mi dane w tym momencie gdzie wrócić więc do normalności, z której zostałem tak brutalnie wyrwany. No normalności pełną gębą, w której nie będzie, będą mi przeszkadzać takie bzdury jak właśnie ta. Która mnie spotkała, kurde, począwszy od drugiego miesiąca tegorocznych wakacji. No niestety. Natomiast. No w każdym razie. No do tego tematu jeszcze przejdziemy, a póki co. Witam was w kolejnym odcinku z Happy Wheelsów, tym razem piątym. Czwarty, jak zapewne pamiętacie, no... Miał przyjemność zostać rekordowym odcinkiem serii, bo trwając ponad godzinę. I przy którym najbardziej miałem w odpływu przyjemność się wkurzać. I przy którym najbardziej dane mi było się wkurzać. No z powodu tego, jak przerąbane, za przeproszeniem, mają przyjemność okazać się poziomy Segway Guy'a na czele z poziomem numer 15. Jeżeli nie pamiętacie, to przypominam. Nie. No właśnie, coś takiego. No nie. Ale początek to jeszcze nic. Oto co mamy dalej. Podstępna podłoga. Równie podstępne platformy, po których należy spadać naprawdę ostrożnie.
No i jeszcze ten syf. Niech mi ktoś wytłumaczy, jak mam przez to przejechać, jeżeli w ogóle da się przejechać. Uff. No i wreszcie ten oto tutaj przeobrzydliwy syf, którego szczęśliwie udało mi się przejść dopiero... Za którymś podejściem! A stąd była już zaledwie niedaleka droga do upragnionego przeze mnie finału. Widzicie, jaki to był wredny poziom? Tak w celach przypominajkowych mam przyjemność się tutaj zaglądać razem z wami, aby móc wam przekazać pewną wiadomość, jaka miała przyjemność mieć w tym momencie miejsce, w tym, że czas na odcinek. No tak jak żem kurde mówił, ten poziom ma przyjemność być niezwykle ciężki, przynajmniej jego... no partia z tymi młotami wszystkimi, ale proszę bardzo. Udało się, elegancko. Najlepszy czas. Serio, a jaki miałem wcześniej? Coś około 80 sekund najwidoczniej. Nieważne. Ważne jest natomiast, że ten teges. Oto mamy już pana biznes Gaja z głowy. I teraz czeka nas nieodpowiedzialny ojciec. Kolejne 15 poziomów przyjdzie nam rozegrać panem nieodpowiedzialnym ojcem. Czyli jeżeli ktoś oglądał Disowskiego, ten wie, że... No właśnie, słynny ojciec, słynny duet ojca z synem, nieodpowiedzialnego ojca z synem, którego można nazywać różnie. Nie, na przykład Timim. A który to duet jako Johnny Jimmy pojawił się potem też w Guts and Glory. Ale dobra, no przejdziemy sobie pierwsze 3 poziomy nimi, albo 5, jeżeli ten ustawa będzie to przewidywać. Tutaj mamy tutorial sterowania nimi. Synu, bądź gotowy na dzielną, no i nieprzewidywalną wyprawę. Oczywiście, tato, niech będzie. Tak. No i jeszcze sztuka voice actingu ewidentna. Okej, okay, tutaj od tego odjeżdżamy, jakby to chciało nas zabić. Jazda! Jo! No i teraz ten, pierwsze wspinaczka rowerowa alpinistyka. Kurde! To dasz radę! Oczywiście wiem, synu! Stój! Stójmy! A co? Co się stało? Most chciał cię zawalić. Oczywiście, tato! No dobra! No... No właśnie, no widzicie, na tym to mniej więcej polegało też ten roleplaying tak zwany. Jazda! Piękny backflip! Jasny gwint. Jazda do tyłu! O nie! Synu! Tato! Spokojnie, wygram to za nas obydwu! Nie martw się! Hi-ha! Wow! O kurde! Okej, okay, to było niezłe, trzeba przy... Nie! Ej, no nie, serio? Chyba nie muszę wiedzieć, chyba nie muszę, chyba ten. Nie muszę widzieć, nie muszę mówić. Chyba, czy widzieliście to co, wy sami co ja? Nie musiałem chyba tego komentować, prawda? No raczej nie, ale reklamy TikToka bywają o wiele gorsze. Kiedyś to się Musical.ly nazywało. No.
Nie, tak zdecydowanie nie było. Ale trudno. Hooray for doing something right for once in your life. You've unlocked the following all characters level. Upstairs zone. Że co? No dobrze. Tutaj się ten stempel automatycznie ten, jak widać, zsuwa z tego całego business guy'a. Ale no, tak jak miałem przyjemność już wam spróbować nadmienić w poprzednim odcinku. Przed chwilą, ale no chciałem jeszcze pokazać wam, jakim koszmarem był poziom, na który zakończyliśmy poprzedni ponad godzinny odcinek. No właśnie, no oto więc zakończyliśmy spotkanie Business Game i teraz czeka nas słynny duet ojca z synem. Rozprowadzony chociażby przez Disowskiego. I oto więc pierwszy poziom już z nimi mamy z głowy. Ale poza tym co jeszcze? Proszę bardzo, możemy wybrać sobie bohatera, bo odblokowane zostały poziomy z multi tymi postaciami. Wybierzmy OSA Timiego. Ciekawe jak to się skończy. Aha! Synu! O, żyjesz na szczęście! Szkoda tylko, że ja nie! Tato! Dlaczego? Przepraszam, synu. Ciekawe, że dopiero się stawić do piekła. Nie. Okej, okay, czyli dobra porada mądra. Nie chodź na to! Synu! O mój Boże, co ja zrobiłem? To jest ten! Poziom z wersji demo! Poziom z wersji stacjonarnej. A ja jakimś cudem... To jest właśnie poziom z wersji komputerowej, dobrze kojarzę, ale niestety jakimś cudem... Przepraszam, ale całym szacunkiem chyba rozwaliłem sobie... Ale chyba rozwaliłem sobie łeb. Nie no, spróbujmy jeszcze raz. Jak to się skończy? Synu, muszę niestety jechać bez ciebie. Oczywiście, synu. Ja ciebie też. A, moja ręka. Nie! Tato, jesteś kretynem! Wiem, synu. Dobra, może jednak... A może... Nie. Może... Nie! Synu, jedziemy. Nie ma co zwlekać. Tato! O kurde. Mam cię! O! To się źle skoczy, ale możemy... Ciekawe, ale... Nie wiem, może się jednak to uda. Nie, 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 nie! Proszę bardzo, synu, wszystko w porządku. A teraz udaj się w bezpieczne miejsce. Masz. Tato, nie! Muszę to zrobić, synu. Jest... Bo inaczej z tobą się skażę na niebezpieczeństwo. Dobrze, no to powodzenia. Oczywiście. O kurde, o kurde, o kurde! No. Chociaż przyznam szczerze, że trochę ryzykownie jest jechać bez kasku. Nie, 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 nie. Icha, icha.
No. Chciałbym chętnie przejść ten poziom, ale chyba się nie da. W taki, a nie inny sposób. Nie! Co to jest? Co to jest? No dobrze. Tego ostatecznie nie było. Synu, wyruszmy na przygodę razem z Siną dalej. Jeszcze dalej, wow! Myśmy tylko się nie zacięli jak debile na rampie. Kurde! Okej, zaraz wracam. Okej. Niem teraz kolację. Ale mam nadzieję, że nie będzie nam to przeszkadzać. Dobrze. Oczywiście. Uwaga! Naprawdę? Bez jaj. No nie. No come on, dobra, widzimy się tutaj na tym samym miejscu zaraz. Okej, no i mieliśmy widzieć się, więc na miejscu, ale zamiast tego coś poszło nie tak. Ała! No i co ty mi? Ciebie też zaraz spotka... Przeznaczenie. A przynajmniej te... Teoretycznie. Dobra, lecimy jeszcze raz. Nie pytajcie, gdzie zgubiłem hełm, bo to i tak nie ma znaczenia w tym momencie. No kurde! Nie no, co za syf. I wreszcie się kurde udało. Nie pytajcie też. Ten, gdzie jest syn? On nie jest ważny w tym momencie, ale na pewno ten. Dobra, powiem, no. Gdzieś tam go wpadł w szprychę tego roweru. Gdzie podczas tego. Przemierzania pierwszego boosta. Ale co ciekawe, nie rozwalił się na kawałki. Widać tutaj nałożona jest cezura wersji mobilnej, żeby dzieci ten wychodziły bez szwanku z tych owych niebezpiecznych sytuacji. Co jest do cholery? Okej, okay. Hajja! Kill Bill. Dobra, to sobie pograliśmy w reklamę jeszcze w tym momencie. Spoko. Ale to nie to jest teraz naszym priorytetem. Naszym priorytetem jest... Wow! Okej. Okay. Fajny... fantastyczny początek poziomu, no. O nie! O nie! No to się nazywa brutalna śmierć. A ciekawe jak to się skończy, kiedy... Dobra, nawet nie próbujmy. Bo jeszcze sami się zabijemy. Wow! Nie! Nie, 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 o! Mhm. O! No to że nas nie zjesz medalny w sumie. No. No wszystko ginie, nie!
bo ojciec... No bo przecież słyszysz... No, autentycznie nie ginie. Bo wiadomo, ojciec to i rusz, przecież ten. Ojojoj, znowu go straciłem. To już ten... oryginalnej wersji! Co i rusz rzucał demet, kiedy... No, za każdym razem, kiedy ojciec ginął. Kiedy syn ginął. Także, no. Boom. Nie! No jakie znaki? Serio? Okej, poprzedni poziom był irytujący. Ten jest jeszcze bardziej. Co to za wrzut na tyłku? Ta. No niestety. No. Tak jest, o to chodziło. Aha. O kurde, co to jest? Jakaś dziwaczna wielka kolczatka. A to co to jest? Aha. No kurde! No tego ja to, żem się ja nie spodziewał. Ło! Pułapki na każdym kroku, kurde! Okej, witam was z powrotem na miejscu, tam gdzie skoczyliśmy. Czy mianowicie tutaj. Nie, jazda! Kurde, no nie chciał mi jechać. Nie. Mojego syna zapewne też zmiażdżę, niestety. Okej. Niech wam będzie. Okej. Nie! O kurde! O! Synu! A zresztą... Kurde. No rzeczywiście. Jak się... Jak dostanie w łeb, to mówi ojciec Demet. Jakby zginął. No spoko. Nie! Karma mnie dopadła za śmierć syna, no przykro mi. O kurde, to było skillowe. Widzieliście to? Na pewno, że to widzieliście. Nie!
To jest tak zwane mistrzowskie samobójstwo! Dobra, jeszcze raz. Jazda, jazda, jazda! Uff. Syn niestety znowu wpadł w szklaną pułapkę. Znaczy kolcową pułapkę. W zgniatarkę. Tam mam pojechać? Dobra. Udało się. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o poziomy z cyklu wyboru charakterów. A teraz rozegramy jeszcze dwie tutaj. Oj, nie! Jak mnie rozsmarowało! Wow! Okej. Co to jest za pomysłowy poziom? Nieźle. Naprawdę nieźle. Tutaj powoli się rozkopuje, czy mamy wszystko. Tutaj należy zwolnić. O kurde. Nie! Synu! Jasny gwint. Tylko to. O, no. To się nazywa, kurde, śmierć goda... Jigsaw'a! O, cześć. No niestety, synu, musimy się rozstać. Tak, nie! Niestety muszę. Wybacz mi! Swego rodzaju zapowiedź tego, co ma nadejść. O kurde, tej stronie. Wow. Fajny, przyciągły poziom. O kurde. Nadziane na róż. Mogę zostać. O, jasny gwint! Dobra, jeszcze raz. Niestety podobnie straciłem syna, ale... To nic, to nic. Uznajmy, że to nic. Zio! Sprawdzę jeszcze, czy mi się nagrywa. Tak, nagrywa się. Wow! Super! Znowu dojechałem na metę sam bez syna, ale i tak spoko. No i teraz poziom trzeci. No jak to się skończy? Okej, już wiem, jak to się skończy! Hops! O nie, tylko nie te kusze przed sobą znowu. No. Tutaj mogliście, mógłbym ten, chciałem sobie zażartować z tej... Jako atrapy! Ale ostatecznie sobie odpuściłem na tego bołta jako atrapy, ale ostatecznie sobie odpuściłem. No nie, no nie!
Okej, ciekawe jak to teraz się skończy. Nie ma co prawda dwóch kończyn, ale przynajmniej... Kurde, teraz już trzech, teraz już trzech. O nie, 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 nie. Kurde. Nie. O Boże, już nie mam nic, nie mam nic, nie mam nic, nie mam... O. No niestety. No, nie trafcie mi headshota. Dziękuję. Au, ależ mi teraz głowę wykrzywiło, seru. Nie pytaj. Pytaj co to? Zaraz jeszcze się dowiesz. No, już jestem normalny. Super tata! O kurde! Nie! Kurde! O kurde, o nie, o nie! Serio? Dobra, chyba jednak trzeba będzie pojechać, przejechać przez te cholerne topory, żeby móc się dowiedzieć, co jest dalej. Serio, nie! Kurde! Oczywiście bez skojarzeń! Yeah! To było takie kurde! No i dobra, to by było na tyle trzech pierwszych poziomów z panem odpowiedzialnym ojcem i synem jego. Tak jak mówiłem, ze Sgaja mamy już z głowy. Teraz będziemy się użerali z panem nieodpowiedzialnym ojcem i jego synem, który w tej wersji akurat jest nieśmiertelny mobilnej. Jego synem, który w tym wydaniu Happy Wheelsów jest nieśmiertelny i wręcz niezniszczalny, nieśmiertelny i niezniszczalny. Ale tymczasem żegnam się z wami, być może do Sylwestra. No, raczej do Sylwestra, przed którym chciałbym uporządkować swoje parę spraw i inne tego typu rzeczy. Także tego. Do zobaczenia następnym razem w kolejnym gameplayu na kanale Michal Media. I nie tylko gameplayu na kanale Michal Media. Coś tam spróbuję jeszcze potencjalnie ugrać przed końcówką roku. Ale no jeny, widzicie jak to się wszystko potoczyło nieprzyzwoicie. Wywód kurde sobie wygłosiłem końcowy dotyczący tych jejowych wniosków, dojścia do wniosków tego co się ze mną działo. I kurde już wiem. I teraz zamierzam jest stuprocentowo od tego trzymać się z daleka na tyle ile się da. A najlepiej już nigdy do tego nie wracać. Do tych jowych miejsc w internecie, bo to miejsce naprawdę potrafi dowalić człowieka. W każdym razie żegnam się więc z wami. W następnych odcinkach będziemy więc już po uporaniu się z Business Guy'em zmagać się z nieodpowiedzialnym ojcem i jego niezniszczalnym w tej wydaniu Happy Wheelsów synem. A tymczasem z kolei żegnam się z wami, widzimy się następnym razem, być może jeszcze we vlogu nas, w sylwestrowym vlogu, albo kiedy indziej. A póki co... To życzę wam miłego wieczoru, do zobaczenia i cześć! A mogłem kurde nagrać faktycznie w tym miesiącu po kilka odcinków na raz. No trudno. O idealnej godzinie kończymy odcinek. Kto wie, ten wie.